Pierwsza rzecz aktualności, pierwszy kanał, który sprawdzamy. Mamy Mandzia w sukience, w spódnicy. Nie wiem do końca, co to jest, bo nie wiem, czy interesuje was jakkolwiek moja opinia. Ja się z Mandziem nie znam jakoś bardzo. Jedyne co, no to tam graliśmy na derbach Contract Sound Industries. Graliśmy razem z Mandziem, to się jakoś przecinaliśmy twitchowo, mniej lub bardziej, trochę przez diabeła, trochę nie. Trochę tam muzyczne, jak Mandzio reagował na jakieś piosenki. Osobiście, czy mi to przeszkadza? No nie, to nie ja noszę te ubrania, to nie mi one mają jakkolwiek działać na moje życie. Czy chciałeś powiedzieć, że zdradza kalorie? Zdradza kalorie, JD, 100%. Mandzio, trzeba jebać Mandzia, bo chce być chudy. To jest tragedia. Zostawił drużynę, ale schudł jebaniec. Wcześniej miał taką budowę kręgla, szacunek z tej strony, ale no, styl jego ubioru nie dla mnie. Ksiądz chodzi w sukience i nikt się nie przypierda. Autorskie memy. Enigma, Blowburger. Blowburgery są dostępne do 21.30, Enigma. Kurwa, unlucky się wydarzyło, no. Doktorze, co pomaga w prowadzeniu streamów? Alkohol. To nie jest rozwiązanie, a coś bardziej na stałe? Alkoholizm. I dlatego zapraszam was na dzisiejszy stream www.twitch.tv/enigma. Streamuje, który dzieje się właśnie w tym momencie. Kliknij link w opisie, zapraszam, cześć. Trafny mem, podoba mi się. To nawet nie jest mem, to jest po prostu infografika. What gives people feelings of power? Money status, Diablo Edition. Brak glitchy i lagów przez 10 minut w Dying Light 2. Ej, naprawdę ostatnio się dzieje coś bardzo niedobrego, jeżeli chodzi o tego Dying Lighta i nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. Nie mieliśmy aż tyle bugów przez całą grę. Może przez sam fakt, że gramy na online, jakieś problemy z synchronizacją serwerami są? Dobrze, w takim wypadku idziemy na memy. My sugar mama, me showing her what Lego say I want. Ej, Lego są naprawdę drogie. One zawsze tyle kosztowały? Jeżeli tak, to aż mi głupio, że zawsze od rodziców ciągnąłem. Zauważyłem, że każda bardziej zamożna osoba jara się Lego. Taka dorosła, nie? Pierwsze takie rzeczy zacząłem zauważać przy Hot 16 Challenge 2, kiedy Quebo zaczął nawijać o Lego i tak o Hemingway. A później też spotkałem parę osób, które też strasznie jarały się Lego. I tak uświadomiłem sobie, że każdy, kto coś tam osiągnął i jest w miarę komfortowej pozycji, lubi sobie poskładać Lego. Ale najbardziej mnie rozwalają te takie chore buildy z silnikami Lego. Nie wiem, czy widzieliście, na YouTubie jest bardzo dużo takich krótkich klipów, jak ktoś robi jakieś małe silniczki, czy jakieś cogwheels, koła zębate, wiecie, które tam napędzają coś tam. Lego Technic, tak właśnie, to jest z tej serii. Zajebiste to jest. Albo ci, co zrobili całe Bugatti w skali 1:1. Ja sortuję odpady według kolorów. Inni w klinice aborcyjnej. Super. Martwy płód, piwo bezalkoholowe. Niby jest, ale nie kopię. Wypijmy za to. Znaczy, a chuj. Kiedy gra z dwójkiem, Szymon mówi i ten każe nie mrugać, po czym zaczyna ruchać kota. Myślałem, że to będzie coś ambitniejszego, ale czego się spodziewałem po w sumie. Memy na tym kanale. Top 10 organs to sell by Contact 6 and all the sounds. O, to jest prawda. Jeżeli chodzi o jakieś wtyczki kontakta, one są potężnie drogie. Przynajmniej były kiedyś, nie wiem, czy teraz się coś zmieniło w kwestii cenowej. Doktorze, mój syn bardzo wolno chodzi, co mam zrobić? Musi pani obniżyć jego ustawienia graficznie, wtedy będzie zapierdalał pierwsza klasa. Super. Fuck mixing plugins. All my homies use ears. Nie mogę tego powiedzieć o sobie, ja dużo polegam na pluginach. Nie znam tak bardzo teorii muzycznej. Same idea, different designs? Czekaj, co to jest to u góry? To jest pułapka na niedźwiedzie. A to? Znaczy... A to? To na dole wiem, co to jest. Pułapka z Rainbow Six? To samo, tylko bez kolcy. Okej. Okay. Cracks door, makes first song. Mixing and mastering services available. Nie, ale jeżeli chodzi o branżę muzyczną, to jest strasznie rozjebane. W sensie bardzo duża część branży to jest 13-latek, który pobiera program z internetu, krakuje i mówi, że możecie zmiksować i zmasterować piosenkę za 500 zł. A najzabawniejsze jest to, że często tacy 13-latkowie często robią lepszą robotę niż jakieś studia pełne z realizatorami, więc to też beka. To zioło nic nie klepie, 15 minut później. Pozwolą do zdjęcia z plakatu, super. Mandzie kiedyś, Mandzie dzisiaj. Okej, okay. Mono, stereo, Dolby Atmos. Memy audio mnie wyjątkowo bawią, nie wiem, czy to ja jestem jakiś MP3 Wave. Nice. Nobody, independent artist, producer, director, CEO, editor, writer, coś tam, creatives, prawda, prawda. A później wszyscy zszokowani, czemu w internecie tyle pieniędzy? I let you keep my music simple, also them. Ta, bez kitu. To zakładam jest jakiś hi-hat pattern, bo widzę jakieś role tutaj podstawowe. Janusz Korwy Mikke na Komisji Zdrowia robi mema w Paint XD. To jest Legi? Ja dobrze widzę, że w Dying Light 2 jest wieża ciśnień z Wrocławia. Ej, to jest bardzo możliwe w sumie, bo Techland ma chyba główną siedzibę we Wrocku, nie? Dobra, trochę bezbeczne te mamy dzisiaj. Skroju dalej, to tylko Tiger smaży kotlety i suszy buty w okapie. Gdzie są buty w okapie? O kurwa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo Jeremy, check out this lighter trick. O, Mandzio? Myślałem, że to jest kobieta, przysięgam. To nie miało zabrzmieć w zły sposób. Hahaha.
Zajebiste! Gdzie można takie kupić? Jestem przekonany, że to jest z AliExpress albo z jakiegoś wish.com. A miałem powiedzieć, i co o Mobile Fox? Głupioci? Czemu wrzucacie takie niefajne rzeczy na mojego Discorda? Nie popieram bicia kobiet. Czemu? Boy lost the fidget. Broski lost touch my willy. Willy. Aj. Amigo, esa wea fácil, hasta yo mira. Nie powiem tego. I rock a 44 just like Obama. I ain't wanna got it. Me and Ace look like Damon McCollum. Nice. No nie, no kurwa. No nie da się. What's up? It's time for smoke. Alright, let's roll. Na robocie co pół godziny? Albo z ciastkiem co dwa driny. Tak, co? Ale że na kolej zero to zrobił? Ci, co chyba książek nie przeczytali, mogą mnie zrozumieć. To jest Lola item, prawda? Podejrzewałem, że to są itemy na tanki. A, to są itemy do bicia tanków. A, okej. Okay. Harpun na walenie. Kurwa, JD. You don't know the half of the co jest? You hear the magical sound. One of two things will pop into your head. And the wind! Kurwa. Who's in the wrong here? Охренел. I love mixed race couples. I've only ever disapproved of one mixed race couple ever, ever. It's a friend of mine. She's a dwarf like me, but she's 3'7". That's a few inches below my shoulder. And her husband is a 6'2" black guy. Right? The most religious person in this room just thought to themselves, I would like to watch them have sex. Cause you would. What does that look like? When he's on top, it just looks like he's humping the mattress. It's insane. He has sex with her with something the size of her. Like, that's just, it's mathematically impossible. Every now and then, she wants to give him a little hand job. She's like, all right, baby, here we go.